kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca sprawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca sprawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych grach Wiedźmin 3. No i podjechałem do osady, chciałem zacząć tutaj odcierć. No i oczywiście tutaj zostało dwóch piratów, się okazało. Ale już po nich, więc tak. Tutaj musimy się spotkać z nikim innym jak z Lambertem. A nie, chwila, teraz chwila, gdzie to będzie, jeżeli tak? Czy to nie nas prowadzi po prostu z powrotem do Nowigradu? Możemy to jakoś... Nie możemy to przybliżyć, cholera jasna. Mapa świata? Nie, jak to się robiło? Jak się wracał do mapy świata jakby? Mapa świata... Nowigrad... Czyli trzeba było do Nowigradu wrócić, a możemy? Jednak znalezienie możemy. Proste, albowiem, jak dowiedział się Wiedźmin, zadarłem z szefami nowigradzkiego półświatka przestępczego. A te retrospekcje będą towarzyszyły sporo. Trafiłem do lochu w straży świątynnej. Wspólnie z przyjaciółmi Geralt zdołał w końcu uwolnić mnie. I dobrze zrobił, bo wiedziałem, co stało się z Ciri. Niestety, dziewczyny nie było już. Okej. Okay. Dobra, Nowigrad, stary dobry Nowigrad. Uważajcie na siebie. Widziałeś nowe kelnerki? Nie, nie znaczy oko zaczepić? Jeszcze jak, ach. Pijaczyny. Ludzie Skurwiela Juniora. Higiena rasowa jest w tym mieście na tym samym poziomie, co higiena. Boż, ale tu hejty lecą na tych ulicach, naprawdę. Niesamowite. Dobra, w tej karczmie chyba nie byliśmy jeszcze. Swoją drogą. Dobra. Co tak kurwa? Tauler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hammondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu żywym towarem. Jest właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skellige. Dzisiaj nazywa się Roland Treuger. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. O, proszę. Mieszka w rezydencji w Złotym Mieście. A co z Selize? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią wstawić. Mhm, rozumiem. W takim razie chodźmy odwiedzić Taulera. Ja chciałbym z nim zagrać w Gwinta, ale chyba nie ma jak za bardzo na razie. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani, zapraszam. O, to jest ciekawe. Oczekiwani, naprawdę? Czujcie się jak u siebie w domu. Wiedźmin. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Żonka niczego sobie. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły kota. Obawiam się, że nie zostało nas wiele. To Wiedźmin? O, to jak ze szkoły kota, to powiedz mi, czemu twoje wdzięczne jest 23 poziomu, stary. Bo to jest jakaś porażka. Wiedźmini nie mogą mieć dzieci. Ale mogą je adoptować. Ewentualnie przyjąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. No tak. Fair enough. Zrozumiałbym, gdyby Wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem?
A czemu nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. No... To się jeszcze okaże. Właśnie. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Nie wiem, wydaje się być spoczotypny, masz, to jest podejrzane za bardzo. Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlak i zajebie skurwysyna po pierwszym słowie. Twoja żona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa mać. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczyn wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. Ładnie się tu urządziłeś. Okazuje się, że mam smykałkę do interesów. Pieniędzy starcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. I na filantropię. Instytucja panny Marabelli nie narzeka na małe datki. Podobnie Miejski Fundusz Wdów i Sierot oraz wiele innych. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest twoja wersja tej historii? Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duke'a. Wziął pieniądze. Zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Łżesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy. Trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Wiecie co? Koleś naprawdę wyglądał, jakby się zmienił. Wygląda, jakby się zmienił, ale czy to nie jest reszt podpucha? Niby ma tą żonę, dzieci, ustatkował się. Zmieniłeś się, udajesz strużnego, za późno nas trochę, zostawimy cię w spokoju. Zmieniłeś się, no. Rzeczywiście zmieniłeś się. Teraz jedyne, na czym mi zależy, to przebaczenie. Ale to powinna być stara decyzja, nie zawsze. Żyłeś w te bzdury? Skurwysyny łże jak znów. No czemu nie może być opcji, że ty zadecyduj? No przecież to nie jest nasza decyzja, to jest zemsta Lamperta. Ja bym go oszczędził osobiście. No ale to nie moja zemsta, jakby na przykład on zabił Shani, dajmy na to, albo Triss Merigold, no to pewnie bym go zabił, no ale nie znam tego Aidena i w sumie gówno wiem o tej historii, to jest najgorsze. Po co jest w ogóle taki wybór? Z bez sensu. Równie dobrze mógłbym sobie tak poskakać tymi opcjami i w końcu powiedzieć w którymś momencie stop na przykład i oszczędzić, dajmy na to, bo tak i zabić. Puh. Nie wiem. To jest naprawdę słaba opcja. On się nas wkurzy, Lambert. Dobra, zabij go. Mam to w dupie. Jak chcesz, Lambert. To twoja sprawa i twoja zemsta. Długo czekałem na ten moment. A ja nie mam zamiaru dać się zabić. Zaraza! No ale może byś wyciągnął miecz, Geralt. No, Estrel, to jest twoja zemsta. Boże, Lambert, czemu się ciągle mylą w Wiedźmini? Dzięki za pomoc, Geralt. Proszę. Chcesz jeszcze o tym gadać? Nie chcę. Do zobaczenia, za jakiś czas. Bywaj. Ja bym stał w gwintę zarrał, szczerze powiedziawszy. Możemy pogadać? O co chodzi?
O. Grywasz czasami w gwinta? Pewnie. Próbowałem nawet nauczyć Wesemira, ale okazał się zbyt oporny. A co, masz ochotę na małą partyjkę? Jasne. A żebyś wiedział, po wszystkim będziesz płakał jak dziecko. O Boże, dobra. Co my tutaj mamy? Wybierz kartę Dobra, to jest fajna pasywa. Ramil w Garden, bo jest najłatwiejszy. Mamy dwa mrozy, ulewny deszcz. Nie wiem, czy Dręs tej mgły nie wziąć zamiast trzaskającego mrozu jednego. Nie wiem, jak on ma talię, to jest najgorsze. Da się teraz wywalić, jak to się robiło. Dobra. Spocznij. Sprojatel. O, dobrze wzięliśmy Dręs tą mgłę. Karty całkiem. Cztery misteriusze to chyba bym wywalił, co było dobrą opcją. No dobra, reszta może być... anonuj. Łucznik z Delglotana. Zostawmy typka. Tris Marigold. My postawimy za to... Dajmy na to Ciri. Jest od dawna grałem w Gwinta. Przeciwnik spasował, no, okej. Dobra, zaczniemy od wystawienia Ognistego Skorpiona. Hawekarskie wsparcie. Zamrozimy to. Pożoga, spodziewałem się tego. Może użyjmy zdolności dowódczej. Też trochę głupiej jej użyłem, no ale dobra. Postawimy ją i tak będziemy na remisie. Zostawimy to jeszcze. Czyste niebo. No, spodziewałem się tego. Teraz to by się przydał nam nie kto inny jak Willem Trettenmerv, ale no cóż, nie oznacza wszystkiego. Obrońcy Mahakamu. Dobra, walnijmy tak. I zrespmy Skorpiona. Willem Trettenmerv. Teraz nie możemy nic zrespić, więc użyjmy na razie rogu. Dobra, wygraliśmy to. Ach, nie było ciężko. Wygrałeś, ale płakał nie będę. Masz tu unikatową kartę. Idzie w dobre ręce. Mamy jeszcze coś z tych starych znajomych do zagrania? Z kimś? Nie, chyba zaraz nam się to zrobi wykonane. Tris Marigold, fajnie. Nie mieliśmy Tris Marigold? Okej, zajebiście. Dobra, zadania poboczne. No to tak, cena honoru. Teraz dojść do byle jakiego... Do byle jakiej szybkiej podróży i możemy lecieć na Skellige ponownie. Szkoda, że z tym poziomem mamy takie teraz problemy i nie możemy założyć naszej zbroi, która była no po prostu mocna. Co tu dużo mówić. Mapa świata. Kermoren, nie mogę się doczekać, aż tam pójdziemy. Otwórz mapę regionu. Gdzie była ta wysepka tutaj i wieś Harviken. Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri.
Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Okej. No i dobra, teraz musimy znaleźć pana młodego i przekazać mu niezbyt ciekawe wieści. O, ale tam w tle było coś niefajnego. Agda nie żyje. Twoi bracia też. Co? Jak to? Co ty mówisz? Sztorm zniszczył ich statek. Agda zginęła, a twoi bracia nie mogli znieść myśli, że cię zawiedli, dlatego wybrali śmierć. Proszę, może ten list coś ci wyjaśni. List? To wszystko, co mi po nich zostało. Przykro mi, nie znalazłem nic więcej. Dobra, zadanie wykonane. 3 punkty doświadczenia. No, w takim tempie to może ciężko nałożyć naszą zbroję. Dobra, zacznijmy misje poboczne. Ferlund, Fyresdal i Ranavik. Zobaczmy, gdzie te wyścigi w ogóle mają miejsce. Znaczy, no, to jasne, że na wyspach, ale czy gdzieś tutaj nie ma tych wyścigów? Uriali, Sforlak. Tutaj będzie te narzędzia będą do znalezienia. Jezus, to wszystko? To nie ma aż tak dużo. Tutaj jest jeden wyścig. Zobaczmy drugi wyścig. Czyli tutaj na przykład Ranavik. Przepraszam, że słabo czytam te nazwy, ale one są dosyć ciężkie. To tutaj. O, zlecenia w ogóle zaraz jeszcze zobaczymy. A Fyresdal? Też na Wyspie Głównej? A to już sprawdzaliśmy, chwila. To nie sprawdzaliśmy... Ferlund? Nie wiem, sorry, ale naprawdę mylą mi się te nazwy. Ferlund to nie jest... A, to jest tutaj, dobra. No dobra, to wszystkie wyścigi są obok siebie właściwie. Zlecenia, jak te zlecenia wyglądają? Pierz od Symfurtu. To, tutaj nie mamy żadnych zleceń na razie. Wiecie co, tą czarną perłę można było zrobić, tylko gdzie to jest? Na wschód od czegoś tam, wyspa. To będzie gdzieś tutaj. To jest tutaj? Nie, to jest tablica. Tutaj. Okej, teraz tam pójdziemy prawdopodobnie. Tak jak mówiłem, będziemy używać szybkiej podróży dosyć sporo. No bo trzeba po prostu. Rozstaje, nie, stąd będzie znacznie bliżej. Czy znacznie, no. O, jakąś minutę drogi bliżej, tak mi się wydaje. Poczekajmy do świtu. No co, myślę, że jest klimatycznie, no ale jak wiadomo, bardziej niebezpiecznie. Na dobry początek przywołajmy płotkę. No, płotka jak zwykle w dziwnych miejscach się pojawia. Ile, czy my dobrze teraz pojedziemy? Tak, wszędzie tą drogą jechać, tak długo, przez jakąś wioskę, przez jakiś most, chyba zerwany. Aż tutaj, dobra. Lecimy. Zwiedzimy Skellige przynajmniej trochę. Tutaj widzę wyścigi. Trasę wyścigową. To miałem na myśli. Bardzo tutaj ładnie, kolorowo i fajnie. Aż nazbyt. Ale w latarnia, zajebista, jak z Life is Strange normalnie. No poczekajcie, niech płotka nieco odpocznie. Ale tam jest zajebisty most z kolei. Widzicie to? Piękne widoki. Zaiste piękne. Dobra, teraz tędy. Dalej wzdłuż drogi. Trasa nie jest jakaś mega wymagająca. Coś o latarni tam mówili, ale słabo usłyszałem właściwie. Cokolwiek.
wieś Sund. Patrz, piesek. Okej. Co to jest? Jezus, ile... Co to były, syreny? Pieprzyć syreny. O tej latarni coś słyszałem. Nie pamiętam, nie słyszałem konkretnie co tam się działo, ale słyszałem, że tam będzie jakieś fajne zlecenie. O Boże, ile syren. Co gorsza, średnio tutaj będzie przejść, bez walki z nimi. Dobra. Przepłyńmy sobie. To już w ogóle jakieś rozwinięte syreny. Szkoda, że tarsi ich nie trafi, a może się da, tylko ja nie umiem. Taka ilość to... Wow, ale tam było... Widać się dobrze. To wygląda mistycznie, kurczę. A te klusze to są strasznie niewygodne do strzelania w takie latające stworzenia. Aha, to sobie trafiłem. Dobra, one zdały spokój ze mną. Jadę sobie spokój z nimi, bo to jest po prostu za duża walka. Tu ziółka gdzieś można pozbierać. Dawno nie zbieraliśmy ziółek, a w końcu nam ich zebraknie i będziemy mieli przesrane. Bandyci? Wow. Nigdy się nie nauczysz. Wow. Jaki kurczę niezłomny. Z tej pici, czy co to było? Wyskakuj ze wszystkiego. O, nowy finisher. Fajne, całkiem. Taki całkiem, ale tutaj nic nie było właściwie poza tymi bandytami. Nie bronili niczego dosłownie. Chciałbym być teraz na takim strzeli, idę o zakład, że tam jest znacznie chłodniej niż w Polsce dnia dzisiejszego. Z 40 stopni jak nic jest na dworze. Marzę tylko o tym, żeby jak skończę rwanie, gdzieś sobie położyć się i leżeć po prostu. Po prostu leżeć. Jest Nidas. Dobrze, że jesteś. No to jak? Pomożesz staremu Nidasowi zdobyć czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. Chodźmy. Chodźmy, tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A no nie, ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po pas w bagnie i... A co będę gadał? Młodzieży historia nie interesuje. Chodź, łowisko jest niedaleko. Okej. Zapiszmy sobie. A gdzie teraz? Bo maszerujesz jak na swój wiek. A żebyś mnie za młodu widział. Jednego dnia 30 mil w pełnym rynsztoku? To tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać małże. Problem w tym, że tylko niektóre skrywają perły, a czarne są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo poszukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Aha. Czyli to ja mam dolkować. No bo widzisz, całe życie w piechocie służyłem, więc za morzem mnie przepadam, a i płuca już nie te, co kiedyś. Także, no tak. Cóż, klient nasz pan. Od wiecznego ognia. Dobra. Zaraz będziemy się rozglądać za perłami. Też bym się teraz wykąpał w takim chłodnym morzu. Co my tutaj mamy? Syreny?
Okej. Tutaj jeszcze jedna syrenka. H2O to nie jest, ludzie. Dziwne jest to animacja, tak, pod wodą potworów. Wie, ten pod wodą świat jest bardzo dziwny. Dobra, w końcu. Wynurzmy się na sekundę, chociaż złapę trochę tlenu. No i w dół. Dobra, tutaj są jakieś te, ale to możemy tak każdą przeszukiwać? Możemy. No nieźle. Zwykła perła. Ale perły nam też się do czegoś przydadzą, do jakiegoś wytwarzania na pewno. Ciekawe, czy po prostu musimy przeszukać wszystkie i w ostatniej znajdziemy, czy... O, dobra. Nie, to nie było takie trudne. A, do góry. To nurkowanie przytrzymuje. I się dziwię, że Geralt do dna się przylepił. Wow. Jak to wygląda w ogóle, ja muszę zobaczyć. No taka syrena, tylko że skrzydła. Dziwne. Ślacznie dziw... O Jezu, utopcy go. A ten se stoi. Ciekawe, czy on zginie teraz. Oczywiście, że zginął. Niepowodzeniem? Co miałem zrobić niby? To tyle łowiłem i tyle czekałem, żeby... Ale bez sensu. No trudno. Nie będę wczytywał czterstwo, to nie była jakaś mega ważna misja. Wróćmy po prostu tam, gdzie mieliśmy wrócić. Czy teraz to już po prostu pójdziemy, myślę, do Caer Trolde. Śladami Ciri. No właśnie, Caer Trolde. I spotkamy się z Yennefer. Trochę trzeba ruszyć ten wątek główny. Wiem, że to jeszcze mnóstwo rzeczy nas na tym sklejwie czeka. Zadań pobocznych, zleceń i tak dalej, ale myślę, że w Caer Trolde właśnie będą jakieś zlecenia, jakieś misje poboczne. Ciekawe, więc myślę, że to można zacząć. Nic się nam nie śpieszy. Jak coś będzie mogli tutaj wrócić w każdej chwili, myślę. Geralt, leć do wody, do wody, do wody, do wody, do wody. I zaraz tam spadamy. Czym prędzej. Te syreny są strasznie ciężkie do walki. Małe, zwinne i chamskie. No ale mają cycki. Więc coś za coś. Dobra, Caer Trolde. Odejdźmy jeszcze kawałek, zawołajmy płotkę. No i jedziemy. Kawałek drogi mamy, ale co tam dla nas. Płotka jest w pełni sprawna. My też nie najgorzej się mamy. Fajne są te owce, które z pasterzami tej sobie pomykają. Okej, tędy. Chyba tam będzie ten Caer Trolde, na to by wskazywała mapa. Więc tym bardziej chętnie tam wyruszę. W międzyczasie też w odcinkach takich najbliższych będziemy musieli zdobyć te narzędzia dla tego mistrza partnerskiego. Bo pewnie będziemy chcieli później polepszyć te zbrojki sobie i tak dalej, więc zdecydowanie fajna opcja. Mam nadzieję, że sporo dostajemy expa za odwiedzenie do Caer Trolde. No brakuje nam jeszcze dwóch leveli aż. A to jednak trochę jest. Ej. Śmieszny znak. Było widać przez chwilę, ale to chyba było niezaładowane tekstury. Bardzo klimatycznie.
To jest ta wioska? Tak, to jest ta wioska, w której ten Knitting był, czy jak to się nazywało. Wyścigli potem. O Jezus, ale kręci w nosie. Przepraszam, jeżeli kichnę za chwilę. Teraz was ostrzegam. Ojejku, dobra. Chyba się opanowało. Tu bardzo ładny wodospad. Swoją drogą mamy. Już jesteśmy dosyć blisko. To wilk jest, czy pies? Wygląda jak wilka, ale no agresywny nie jest. My mamy kupca, ale nas nie interesuje. Chociaż możemy zajść. Który to kupiec? Najlepsze towary na wysyp. Tutaj. Witaj, chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Co my tu mamy? Mistrzowskie wyścigowe siodło, 55 wytrzymałości. Mamy chyba lepsze, tak mi się wydaje. Koński Yuki też mamy o wiele lepsze. O, przewodniki. Przewodniki to sobie załatwimy. Zawsze jakaś szybka podróż będzie możliwa, ewentualna. Bywaj. Gdzie są te przewodniki? Przewodnik po Art Strelit, Faroe, Hinders, coś tam, Undvik, Speeder Rock. Wiecie, jak mówiłem, nie chcę za dużo pływać. Wiem, że to się może niektórym nie spodobać, ale naprawdę. To jest strasznie męcząca sprawa, to pływanie. Dobra, gdzie mamy? Tutaj mamy znacznik. Tutaj przystania to mieliśmy chyba już wcześniej. Tutaj chyba nie mieliśmy, więc fajnie. Tutaj wybrzeże, bardzo fajnie. Port jakiś. Tutaj byliśmy, Trondheim. Tutaj Larvik nam się pojawił. Bardzo fajnie, w ogóle to jakie ładne. Bardzo ładne. Dobra, słuchajcie, w tym momencie będziemy kończyć odcinek, bo mamy już ponad 30 minut. Ale co za dużo, to jest zdrowo, tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górę, trzymajcie się ciepło. No i bywajcie. Zapachniało powiele jesieni, z wiatrem zimnym uleciał.